Cześć, witajcie w nowej grze na moim kanale. Ogólnie dzisiaj miała być gra Escape from Tarkov. Niestety podczas zbierania sprzętu do nakręcenia odcinka gra się wysypała i straciłem lód z całej bardzo dobrej rozgrywki i mam dość tej gry na dzisiaj, także niestety dzisiaj nie będzie Escape from Tarkov, nie do go będzie, ale dzisiaj nowej gierka, która jest naprawdę bardzo fajna, bo przypomina mi gry sprzed dzieciństwa, można powiedzieć nawet, która łączy naprawdę fajne rzeczy. Nazywa się X-Morph Defense i bodajże dzisiaj nawet wyszła chyba, czy coś w ten deseń. Rozegrałem treningową misję w południowej Afryce i ogólnie gra opowiada o tym, że jest inwazja na Ziemię przez złych kosmitów, którymi właśnie to jesteśmy my i musimy podbijać Ziemię. Jak widzicie, mamy tutaj tak, kilka stref, typu właśnie południowa Afryka, Kanada, Wielka Brytania, Argentyna, Niemcy, USA, Nigeria, Meksyk, Hawaje, Egipt, Chiny, Japonia i to wszystko. Każda z map charakteryzuje się oczywiście poziomem trudności i też, zobaczcie, na przykład jest tutaj różne pojazdy ziemskie, tam mniejsze, większe, średnie, tak bla 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 bla, ile jaka jest tego jakby liczebność, prawda? Afryka była dosyć prosta, teraz zaczniemy w Kanadzie i widzicie, mamy tutaj więcej zagrożenia. Mamy jakieś ciężkie czołgi, coś, zaraz zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Tu również, czekajcie, czy to będzie boss? Tu był, w Afryce był boss, nie wiem jak będzie w Kanadzie, bo nie grałem, jak możecie zauważyć. Gram na hardzie, zobaczymy jaki jestem dobry. Tu sobie kupiłem parę upgrade'ów, ale myślę, że coś bym mógł na przykład teraz sobie wziąć, oddać, na przykład to. I zamiast tego zrobić to. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Okej. Więc zaczynamy, pokażę wam, na czym ta gra polega. To jest taki tower defense, można powiedzieć, i w dodatku jeszcze sterujemy ziomeczkiem, który możemy zabijać inne rzeczy. W tle można zauważyć, jak się tam jest tam filmik i w tle, że tutaj są różne strefy, gdzie spadują te nasze statki kosmiczne i to naprawdę inwazja pełną gębą. Więc come on, dobra, press any button to start. Okej, tak się zaczyna każda mapa, że leci, kurde, nasz statek matka w ziemię i się wbija. Ach, pięknie. W tej grze jedną fajną rzeczą jest to, że jest tu destrukcja otoczenia. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda wszystko w praktyce. Dobra, to jest coś, czego musimy bronić. A tutaj są trasy, które obierają te rzeczy. Widzimy tak, tutaj 90 pójdzie jakiś tam BWP-ów czy coś, a to takie trochę cięższa artyleria. Dobra, pod shiftem mamy tryb, gdzie przełączamy się w tryb ducha, gdzie nas nie mogą zestrzelić i możemy budować tylko w tym trybie. Ale czekajcie, tu mam tak. Mam dwie brońki. Mam taki zwykły jakiś kulę energii. Oczywiście do każdej jest drugi tryb strzału. Czekajcie, zobaczymy coś zaraz. Okej. Widzicie? Zobaczcie, co ja zrobiłem. I tak można całe budynki niszczyć. Naprawdę to spoko wygląda. Tym bardziej, że teraz na przykład... Jeszcze więcej? Nie. I teraz zrunie. A co? I jeszcze się trzyma skubany. Szkoda, że kamerki nie można obrócić. Czekajcie, ja spróbuję teraz coś większego tu ogarnąć. I patrzcie tą destrukcję, jak to zarąbiście wygląda wszystko. Kurde, dawno takiej gry nie widziałem. Chyba ostatnią grę, w którą widziałem taką fajną destrukcję, był Red Faction Guerrilla. No, grało się kiedyś, dobra. Jeszcze jeden test. Haha, to jest boskie po prostu. Dobra, przestańmy na razie skupiać się na zabawie. Tak, tu mamy te ścieżki. Możemy budować również jak to się nazywa, takie... Wow, krzesło, czemu tu jesteś? Budować bramy, których nie mogą przejść. I to właśnie taką sobie zbudujemy. Tylko czy tu mi będzie starczyć? Chyba powinno starczyć, dobra. Tu buduję wieżyczkę. Po drugiej stronie wieżyczkę. Jak widzicie, mogę teraz je na przykład połączyć i tworzy mi się brama, której oni nie mogą przejechać. Na razie na tym etapie gry nie ma jeszcze czegoś, co by mogło na przykład zniweczyć te plany. I ogólnie chodzi o to, żeby wytyczyć jak najdłuższą trasę, żeby było jak najwięcej czasu na pokonanie ich. Także, zobaczcie, tu mam drugą prostą, co można zrobić, to na przykład tu im jeszcze zagrodzić i oni będą musieli iść tędy. Wtedy się zagrodzi gdzieś tutaj i będą musieli iść naokoło i tutaj. No, fajnie to może wyglądać, zobaczymy zaraz. Czyli tak, odgradzanko, odgradzanko. To na razie jest kwestia planowania w tej grze.
I trzeba to właśnie dobrze wykonać, żeby potem nie płakać, że coś nam nie wychodzi. A zobaczmy, mamy połączenie, mamy. I tu teraz nie przejadą, super. Okej, łączymy. Pięknie, oni teraz muszą tędy jechać. I pytanie, tak, nie no, muszę ich... Czy ich puścić tędy? Oni tam nie mają sensu wracać. Czy ich puścić jeszcze tutaj na zygzak? Ale jak tu ich puszczę na zygzak... No to nie, no inaczej nie da rady. Ale coś czuję, że niektórzy będą jechać tutaj. No dobra, zobaczymy. Czyli jeszcze im walnę tutaj drogę, żeby mieli jeszcze dalej. Jeszcze dalej, jeszcze musisz. Okej, okay. No i oczywiście... W zasadzie tu ostatnie nasze siły mogą być skierowane. Okej, okay. Tutaj pójdzie główna linia. Najlepiej jest właśnie tak robić, żeby je wszystkie w jedną linię puścić. Żeby potem nie było, że wiecie, że musimy się skupiać na paru różnych frontach. Lecimy, dobra. Okej, okay, pierwsza fala. Fala jest, nie wiem ile, nie zauważyłem, 6 chyba. Okej, okay, jak widzimy, lecą nasze ziomeczki. Uwaga, spróbujemy ten trik z tym, z bombą. Bo ponoć. Dalej, chodźcie. Wow! Dobra. Czekajcie, jak to spadnie, czy oni będą mogli przez to przejeżdżać? Zobaczcie! Hej! Fajne, zablokowałem im ten. Możliwość przejazdu. Dobra, bijemy francoli. Czyli teoretycznie jakbym tutaj też tak zrobił, tylko tutaj, to niby też by tu byli ładnie pozablokowywani. No i to mi się podoba. Ej, tu walnę. O nie, nie mam energii. Energię, where are you? Dobra, uwaga, trzeba się bronić oczywiście jeszcze przed jednostkami latającymi. I ta wszechobecna rozpierducha, to jest piękne w tej grze, naprawdę. Jeśli ktoś lubi takie klimaty, że wszystko się wszędzie rozwala. Uwaga, czy możemy teraz... Możemy, uwaga. Jak to będzie wyglądało? Czy przewróci się tak, jak tego chcę? Kurde, nie przewraca się. Okej. Co, już padłem? O cholera. Trzeba było grać na mediumie, a nie na hardzie. Dobra, uwaga, trzeba się skupić na rozgrywce. Żeby tutaj nie paść, kurde. Na szczęście nasze umocnienia dają jako taką radę. Ale za bardzo się skupiłem. Uwaga, dobra, są jednostki latające. I uwaga, już ich nie ma! One jeszcze są, dalej. O nie! Wsparcie powietrzne. W ogóle, przepraszam, nie ustawiłem kamerki. Chociaż nie, chyba jest akurat w miarę dobrze, bo ostatnio kiedy ta nagrywałem, to... przepraszam was bardzo za to. Okej, uwaga, trzeba to... Dobra, jest. Pierduś, no, jeszcze jeden tam żyje! Twoje niedoczekanie, śmieciu! Dobra, trzeba to jeszcze walnąć jedną... Nie, no nie dam rady tego zburzyć chyba w ten sposób. Okej, okay. Czyżby uciekają, tak, dobra, udało mi się. Uwaga, czy jakby to zburzę. Nie, dobra, nie ma sensu na razie. Okej, okay. Fal jest 6. To spróbuję pokonać wszystkie. Okej, we have to keep the aliens from expanding their influence. Widzicie jak gadają? Że musimy ten, muszą nas powstrzymać. Ja nie dam nas powstrzymanie. Dobra, no nie wiem, kurde, ja bym to puścił chętnie gdzieś tędy, tylko że to, no to i tak nie ma jak puścić ich, kurde. Bo tu nie da się ich zablokować, nie da się zablokować ich trasy, dlatego na przykład jakbym dał tutaj koniec trasy, to oni tak muszą jakąś trasę znaleźć, także no, no nawet granat nie pozwala, żeby to zablokować. Dobra, oni tu sobie idą. A tych, no nie wiem, czy jakoś niech damy radę puścić inaczej jeszcze, żeby kudy tu sobie wydłużyli. Może tędy niech pójdą, co? Ej, to jest całkiem mądry pomysł. Dobra, zblokuję im możliwość pójścia. Nie no, muszę zrobić dwie. No czekajcie, to się zrobi tak. No to tu musi być blokada. Czy będzie... Tak, stać nawet na podwójną, okej. Okay. Tu teraz połączę ścieżkę i oni będą musieli... O te chujki, za co by znaleźli jeszcze zastępczą. Kurde, to mnie niestety nie będzie stać teraz na drugą wieżyczkę. Szkoda, bo tu bym połączył. O, w tym miejscu. I oni by nie mogli chodzić tędy, tylko by musieli tędy lecieć. I tu jeszcze wydłużyłoby dalej trasę. I wtedy mógłbym coś na przykład tu dać, tu zburzyć ten budynek i oni by musieli tu obejść, bla 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 bla. No nieważne, na razie się nie da. Spróbuję jeszcze im to zawalę. Ej, chyba, że to im zawalę. Dobra, czas start. Spróbuję jeszcze tutaj podburzyć trochę. Okej, tędy nie przejadą. Łupi! Nie, zniknęła im trasa. Kurde, szkoda. No ale trudno, trzeba jakoś to wytrzymać.
Okej, okay, Gunship Squadron Destroy. Push to Destroy, lecimy. W ogóle jestem w stanie coś zrobić? Nie, jakieś ulepszenia jeszcze wiem, że są, ale... Okej, okay, skład... no, nie skład, tylko... Nie, skład, dobrze. Ten, armorowy, czyli jakiś tam opancerzony ostro. Trzeba uważać na nich, bo to mogą być... Trzeba w ogóle kontrolować swoje życie, kurde, bo oni są... Dobra, tędy muszą przejechać, bo inaczej nie ma bata. Tam sobie na razie radzą, to ja sobie tutaj porobię siekę. I very, kurde, dobrze. To oni są tutaj, okej, trzeba ich nawalać. Kurde, jest dużo, strasznie dużo tych jednostek jest. Można oczywiście kłaść wieżyczki jeszcze na ten... Na dachach, ale to się trochę może mijać potem z celem. Ale ile ich tu jest? Więcej wadka nie miała? No nie, i poszło wszystko do góry, nie o to mi chodziło. Okej, zmasowany obs... CO?! Jak je tam dosięgnęło cokolwiek? Nie no, i trzeba się wziąć do robotu, bo tu halo. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Tu walnę takiego przedłużacza. O, tam ktoś dojeżdża, niedobrze. Uciekaj, nie ma tak łatwo. Buraku. Okej, okay, my go killim i jest fajnie. Dobra, leci. Nie, to będzie easy, już wygraliśmy, zobaczcie. Celem jest, znaczy kluczem do wygranej jest to, żeby zrobić im jak najdłuższą trasę i jak najwięcej im postawić przeszkadzajek. Żeby ich można było strzelać. Significant reinforcements have just arrived. I'm opening a new attack front on the western side of the city. Dobra, czyli oni western, czyli tutaj gdzieś walą, kurde. Heavy tank prototypes are already on their way and should be joining the battle soon. Okej, czyli jakieś nowe. O, w ogóle się. Co? Wow. Tego wcześniej nie było. Teraz się rozrosła strefa. No i kurde, niedobrze. Dobra, oni teraz tu idą z dwóch maniek. Kurde, tu by się przydało zburzyć. Jakby tu nie zablokować, to nie obeszli pewno tędy. No właśnie, to też niedobrze. Jakby poszli tutaj, musieli iść tutaj, to... A, to jest duże rondo, czyli tutaj się nic nie stanie większego. Okej. Okay. Jakbym tu ich spróbował zablokować. Czyżby kontrolowane wyburzanie tego było? Spróbuję, dobra. Okej, wyburzę sobie ten budynek i spróbuję zrobić to im przejazd. Dobra, chyba wyburzony całkowicie jest. Dobra, trzeba tutaj tu im zablokować. I tu, ciekawe jak przejadą teraz. Mam nadzieję... Nie, 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 nie ruszaj tego. Postaw między tym bramkę. No nie, no i tu jest, tu nie mogą przejechać niestety, kurde, bo tu jest zablokowana ścieżka. Dobra, w takim razie trzeba to gdzieś przenieść, żeby to jakoś mądrze zrobić. A mądrze w moim wykonaniu to tak, no, może wyjść średnio. Dobra, tu walnę jedną, tu i oni będą musieli iść tędy. Tu mniej więcej sobie przybliżę ich, że tak powiem, położenie. Taką mam krótką, cichą nadzieję. Dobra, uwaga. Próbujemy, jak to postawię. Jest, dobra, obchodzą, ale tu też jest, kurde, przez środek parku. Kto im tu kazał przechodzić? Dobra, jeszcze stać na dwa umocnienia. Uwaga, gdzie? No to tu mogę walnąć. Nie, w sumie to będzie całkiem fajne. I tu walnę umocnienie, dobra. I oni teraz będą musieli tędy chodzić. Bo tutaj jakby przeszli, czy przez tą budowę? Nie, przez tę budowę. Nie mogą przez tę budowę przechodzić. Okej, okay, lecimy, zobaczymy jak to z tego, co z tego wyjdzie. Polecą tędy, bardzo dobrze. Okej, okay, no mamy... Jeszcze tu bym mógł w przyszłości zablokować, to bym się mieli jeszcze dłuższy ten... No nie, bo tu na przykład ich nie mogę puścić, bo tu już zablokuję drogę. No dobra, no skróciłem do minimum chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje. Może tu czym tak się obudował dookoła. No lecimy, zobaczymy. Okej, okay, lecą najpierw tamtą. O, tam jakieś... Ładne lecą statki, ale... Dobra, dostają w piździ. To dobrze, po piździ. A to są jakieś super prototypowe czołgi, tak? Ale nie są takie super jak moje działka. W sumie... Contact, contact.
kurde! Bo zniszczałem już impowe tej, kurde, dopiero że kontakt, no jaki kontakt, halo, już dawno był kontakt. Dobra. Tu na szczęście ma w miarę dobry ten punkt widokowy. Okej, niszczyłem. Ty! O nie, tu też lecą czołgi. Wy niegrzeczne czołgi, wy. Kurde, dalej więcej tam nie mogę. Bardziej drogi ukrócić. O nie, tam docierają. A tam w ogóle nie mam obrońców. Halo, halo, proszę się wycofać stąd. Tu nie jest bezpiecznie. Proszę się wycofać. Dobra, muszę się skupić na obronie tego punktu. Nie atakuj mnie. Dobra, tam podostawali. Bardzo mnie to cieszy. Okej, tu się ustawię, tu nie będą raczej... A, strzelają mnie, jak to? O nie, tam leci jeszcze obstawa gruba. Dobra, lecimy. Kurda, tu się sieka robi. Dobra, wywaliłem ich trochę. Tam sobie jakoś radzą, dobra. Jest git. Nie, tam w ogóle sobie poradzili. Supi, bardzo mnie to cieszy. Nie no... To jest w miarę easy jednak. Okej, tu zaraz polecą jakiś gunship. Niedobrze. Co ja? Czym? Nie widziałem, czym mnie zniszczyli. O nie, o nie, o nie. Nie! Tym atakuj, tym atakuj. Dobra, gunshipy. Zdychać tam, a nie. A tu jeszcze muszę jakieś obronę blisko rdzenia postawić, bo... No gdzie? Czy jakieś rakietnice mają? Nie atakujcie mi rdzenia! Dobra. No nie, i teraz jakoś tu lecą. A strong tank assault force is rolling in from all directions. We'll give them hell. Dobra. Tu im blokujemy ścieżkę. Polecą tędy, dobra. I tu, no właśnie, tu co robić? Tu bym mógł zablokować. No nie, nie mógłbym zablokować. Żeby jakoś tędy polecieli. Chyba że to popuszczę tu, a wtedy tu będą mieli blisko. Ale tu będą mieli za to dalej, dobra. To ja to poprzesuwam wszystko. Mam impossiburu, sam jesteś impossiburu. Dobra, jak najbliżej tego. Tu też przesunięcie. Dlaczego tu? Aha. Dobra, tu chcę postawić. Okej, teraz będą musieli przejść tu. Tu poblokuję im teraz, w tym miejscu. Czy w tym? W tym chyba będzie najlepiej. Będą musieli teraz przejść jeszcze naokoło. I została mi tylko jedna taka wieżyczka do tego. Nie wiem, czy ja ją tu gdzieś postawić po prostu, żeby sobie strzelała w tym miejscu. Bo tak, tu te dwie, tylko one tu nie przejdą, nie? No właśnie, tu nie przechodzą, to jest ten problem. Tego nie mogę usunąć, kurde. No nie jest, nie jest klawo, no nie jest. Chyba że ich puszczę jakoś w ten, w pociąg. Nie, tu nawet nie mam jak przejść. Bo tu by sobie mogli spokojnie wyjechać. Ech, no dobra. Ciul, walnę tutaj. Jak impossible? Nie mogę tu postawić? A, nie mogę tu postawić. Ho, 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 to się porobiło. Dobra, to postawię jeszcze gdzie indziej. Gdzie tu mogą iść ataki najgorsze? Najgorsze ataki. Dobre pytanie. Dobra, nie wiem. Lecimy tutaj. Tu ich nic nie obstrzeliwuje, dlatego to coś musi być. Lecimy, zobaczymy. Saving checkpoint, czyli tu będzie coś grubego. Tu będą te nowoczesne czołgi. Ale one są gigantyczne, ja pierdykam. Co, oni będą strzelić w nasze wieżyczki? Dobrze przeczytałem? No nie, tak nie może być. Dobra, czyli... Okej, oni strzelają takim brzydkim... Nie tym. Okej. Mam nadzieję, że zginiesz tam. O nie, brak mi mocy. Jeszcze jakieś gunshipy tutaj się napatoczyły. Dobra, ten zaraz zdechnie.
Dobra, jeden pas na szczęście, okej, okay, jest... Nie, jest dobrze. Myślałem, że będą trochę potężniejsi, chociaż nie są też łatwi. Dobra, uwaga. Strzał! No jeszcze... Jeszcze jeden! Jeszcze żyjesz! O ty kurde! Taki wytrzymały? No to elo, hehehe. I o to chodzi. Kurde, rozwałka w tej grze jest piękna po prostu. Heavy alien fire. No nie! Zewsząd mnie atakują, wypierdzielać. Nicht gut. A, trzeba tam trochę pomóc, bo tam jest bliżej. Tu zanim dojdą, to trochę im zajmie, okej. Trochę oczyścimy tam, żeby nas spokojnie sobie strzelały. Okej, no tam myślę, że dadzą radę się obronić jako tako, nie? Ale... Kurde, ale mało mi... Wolno mi lecą te... Nie no, gunships! Spierdzielać gunshipsy! Gdzie one są? No, tam też się robi coraz mniej bezpiecznie. Dobra, gunshipy lecą tamtędy. Dobra, nawet nie zdążyły dolecieć, już moje wieżyczki ich zniszczyły, bardzo pięknie. Dobra, ojej! Dobra, rakietowcy, o nie! Uciekać! Dobra, trochę... Już to atakują! A to te gówna tak napieprzają ostro! Dobra. Jakoś udaje się bronić na razie. Tylko czemu te wieżyczki jakoś nie atakują fajnie? O nie, o, brakuje mi tych. Ty, wychrzania jest tamtąd. Dobra, tu jest ogarnięte. A pamiętajcie, ogarniętość to doskonałość. Dawaj. I to naprawdę dużo się dzieje, tym bardziej na ciężkim poziomie trudności. Nie jestem może wymiataczem w tej grze, ale... Ale wyzwanko jest! Nie, to było całkiem easy. Mam nadzieję, że się strefa znowu nie poszerszy. The ground and trees are being overgrown with this strange metal surface. We have to stop them. Luckily, they haven't fortified their base from the south yet. No nie, od południa teraz atakują. Dobra, czyli pewno pójdą od strony mostów. Nie poszli od strony mostów. Nie no, tu są mosty jednak. Dobra, czyli ja teoretycznie jakbym tu im poblokował, to bym musieli tu się cofnąć, iść tędy. To, tu bym sobie ograniczył do jednej tej i to by było bardzo dobre. O ile to w ogóle zadziała. Dobra, lecimy. Zobaczymy, tu ograniczam i lecimy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest, dobra, idą. A ty wy fiutki. Jak to tak możecie? Po cichaczu. Jak impossible. Jak musi być possible. No nie, teraz tu poblokuję, kurde, ja nie będę do niczego strzelać. Nie, czekajcie, bo to było bez sensu. Muszę dać to gdzieś tutaj. Tutaj. O! No właśnie, teraz kurde, tu jest blokada, ale oni do niczego nie będą strzelać, no. Dobra, tu już nie mogę im nic przyblokować niestety, więc muszę im tu dać coś ciężkiego. Bo jakby na przykład im jeszcze tu poblokował, to nie, tu by się nie dostali. Nie mają jak, dobra. W takim razie zapraszam do kasy. No tu będzie jeden taki ostrzał. Zobaczmy jak teraz jak oni idą. Oni idą tędy, muszą iść tutaj i tutaj się nawrócić. Dobra, czyli ci będą najbardziej chyba największym zagrożeniem oni będą. Bo ich nigdzie tu nie mogę puścić, bo mają najbliżej i są mało ostrzeliwani. A ci za to. Teraz nie wiem czy jakbym nie mógł ich połączyć. Nie wiem czy tu bym taką zrobił taką, o, zamkniętą strefę. I tylko żeby tu mogli wejść. To by było dobre, bo ci by dostali obtukiwanie, ale chyba wolałbym jednak zrobić strefę od tej strony. Żeby tu chociaż trochę ich więcej obtuc. No zobaczymy, dobra, na razie lecimy, bo nie mamy tak surowców. All forces south of the alien base. Be advised, southern attack routes are now open. I say again, attack from the south. Okej, czyli lecą tylko. Light ground forces on site. Commencing attack. No nie, o nie, to są ci niedobrzy. Dobra, ciul, ja się bronię tutaj. Kurde, tu mało strzelają niestety nasi.
Tu prawie naszych nie ma. Tu może być ciężko. Ja Gandera tak jak tu bronię. Idzie ciężko, ale broni. Nie, jeszcze tam przeprowadzają atak. Dobra, mam nadzieję, że wytrzyma. Zaraz spadnę na martwy ryj. Na martwy ryj, ja pierdzielę. No. Okej, okay, właśnie mi pierdyknęło kawałek tego. No nie. No nie. Ja zaraz padnę tutaj. Zaraz mi kor padnie. Przecież to jest niemożliwe. To jest kurde niemożliwe. Ech, no nie udało mi się pokonać Kanady. Mam nadzieję, że kiedyś się uda. Nic, piszcie co sądzicie o tej grze, czy chcecie więcej, czy nie. Mi się bardzo podoba, też wam polecam w nią zagrać. To było na tyle, serdecznie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i strzałeczka!